Dziękuję. Bardzo proszę o zajęcie miejsc. Bardzo serdecznie dziękuję naszemu chórowi Politechniki Koszalińskiej, Kancona, który uświetni naszą dzisiejszą inaugurację. Dziękuję również panu Miłoszowi Kalkowskiemu, który wykonał solo Gaudeamus Igitur. To pierwszy raz, ale nie ostatni dzisiaj, bo tradycyjnie po immatrykulacji usłyszymy Gaudeamus w wykonaniu naszego chóru Politechniki Koszalińskiej. Ale chciałabym powiedzieć, że niezmiernie się cieszę, że po raz pierwszy w wykonaniu naszego nowo przyjętego studenta, w poczet będzie przyjęty dzisiaj również, w poczet studentów Politechniki Koszalińskiej, usłyszeliśmy wykonanie właśnie Gaudeamus Igitur. Bardzo dziękuję. Wysoki Senacie, dostojni goście, szanowny przewodniczący Rady Uczelni, szanowni rektorzy seniorzy, członkowie, członkinie Rady Uczelni, drogie studentki i drodzy studenci, doktoranci i doktorantki, słuchacze i słuchaczki Uniwersytetu Trzeciego Wieku, droga społeczności akademicka Politechniki Koszalińskiej, szanowni państwo, osoby uczestniczące w transmisji dzisiejszej uroczystości, witam wszystkich państwa na 57. inauguracji roku akademickiego w Politechnice Koszalińskiej. Przypomnę, że całość wydarzenia transmitowana jest online w uczelnianych mediach społecznościowych. Po zakończeniu uroczystości dostępna będzie na koncie YouTube Studia HD Platon Politechniki Koszalińskiej. Bardzo dziękuję wszystkim państwu za przybycie. Dla nas to zaszczyt i przyjemność gościć państwa w progach i murach Politechniki Koszalińskiej. Cieszę się bardzo, że zaproszenie na inaugurację przyjęli znamienici goście. I mam taką prośbę do państwa, żebyśmy klaskali po całej liście, bo chciałabym państwa przywitać z imienia i nazwiska. Jeśli kogoś pominę, to już przepraszam z góry, bo nie była zgłoszona obecność państwa na dzisiejszej uroczystości. W pierwszej kolejności witam ekscelencję księdza biskupa Zbigniewa Zielińskiego, któremu towarzyszą dzisiaj dr Paweł Wojtalewicz, proboszcz parafii Świętego Ducha w Koszalinie i duszpasterz akademicki ksiądz Krzysztof Szumilas. Witam serdecznie. Tak. Witam serdecznie sędziego Trybunału Stanu, pana profesora Piotra Ziętarskiego. Witam serdecznie posła na Sejm, pana Czesława Rzeczypospolitej Polskiej, pana Czesława Hoca. Witam serdecznie pana Dawida Krystka, wicewojewodę zachodniopomorskiego. Witam serdecznie panią magister inżynier architekt Karolinę Siwek, członkinię Sejmiku Zachodniopomorskiego, jednocześnie zastępczynię kanclerza do spraw technicznych Politechniki Koszalińskiej. Trzeba się pokazać. Witam serdecznie panią Elżbietę Kopczyńską, radną Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, panią Magdalenę Miszkę, radną Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, jednocześnie dyrektorkę Zespołu Szkół Morskich w Darłowie. Witam pana Krzysztofa Nieckarza, radnego Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, panią Agnieszkę Mackoć, zachodniopomorskiego wicekuratora oświaty, panią Małgorzatę Radziwołek, dyrektor delegatury Kuratorium Oświaty w Koszalinie. Wielkie brawa. Witam samorządowców naszego powiatu koszalińskiego i powiatów sąsiedzkich, wójtów, burmistrzów. Witam serdecznie panią Agnieszkę Ławrynowicz, wicestarostę powiatu koszalińskiego. Witam pana Pawła Wiśniewskiego, starostę białogardzkiego. Pana doktora inżyniera Artura Wezgraja, przewodniczącego Rady Miejskiej Koszalina, do niedawna kanclerza Politechniki Koszalińskiej. Trzeba wstawać.
Witam pana Sebastiana Tałaja, zastępcę prezydenta Koszalina. Panią Emilię Bury, burmistrzynię Białogardu. Pana Józefa Nizioła, burmistrza Połczyna-Zdroju. Pana Marka Brzostkę, wójta gminy Świeszyno. Pana Kazimierza Lechockiego, wójta Świdwina. Panią Magdalenę Jaworską-Dużyńską, zastępczynię burmistrza Karlina. Witam serdecznie panią Renatę Kowalską, zastępczynię burmistrza Bobolic. Witam serdecznie pana Roberta Chaińskiego, zastępcę burmistrza Świdwina. Witam serdecznie pana Mirosława Pawlaka, zastępcę wójta gminy Manowo. Panią Dorotę Kokłowską, sekretarza gminy Będzino. Pana doktora Eugeniusza Żubera, honorowego obywatela Koszalina i członka Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Wielkie brawa dla państwa. Dziękuję za obecność na naszej uroczystości przedstawicieli i przedstawicielki najwyższych władz bliskich i zaprzyjaźnionych z Politechniką Koszalińską Uczelni. To są, proszę państwa, nasi akademicy przyjaciele. Są z nami pani dr Monika Pawłowska, profesor Państwowej Akademii Nauk Społecznych, rektor tejże uczelni. Witam księdza rektora, doktora Radosława Suchorawa, rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie. Witam panią dr Dorotę Dżegę-Pietruszkiewicz, profesora Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, prorektorkę do spraw rozwoju uczelni. Witam panią pułkownik Straży Granicznej Arletę Skorek, prorektorkę do spraw rozwoju Wyższej Szkoły Straży Granicznej w Koszalinie. Witam serdecznie pana profesora Artura Ebeigera, prorektora do spraw nauki Politechniki Morskiej w Szczecinie. Witam serdecznie pana doktora inżyniera Piotra Pielę, prorektora do spraw kształcenia Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Witam serdecznie pana profesora Grzegorza Kucharczyka, prorektora do spraw nauki z Akademii imienia Jakuba Sparadyża w Gorzowie Wielkopolskim. Witam serdecznie pana młodszego brygadiera, doktora inżyniera Marcina Łapicza, prodziekana Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności Akademii Pożarniczej. Witam serdecznie panią Danutę Barbarę Perzynę, przewodniczącą naszego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Politechniki Koszalińskiej. Wielkie brawa dla państwa. Bardzo ciepło witam dyrektorów i dyrektorki szkół z regionu koszalińskiego współpracujących blisko z Politechniką Koszalińską. Witam serdecznie panią dyrektor Ewę Kroll z Zespołu Szkół nr 7 imienia Bronisława Bukowskiego w Koszalinie. Tak. Witam panią Anetę Wilk, dyrektorkę Zespołu Szkół nr 9 imienia Romualda Trauguta w Koszalinie. Pana doktora Pawła Rudeckiego, dyrektora pierwszego liceum ogólnokształcącego w Koszalinie. Pana Szymona Konefała, dyrektora Zespołu Szkół nr 1 imienia Mikołaja Kopernika w Koszalinie. Witam serdecznie pana Łukasza Drożdżala, dyrektora Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych imienia Władysława Hasiora w Koszalinie. Witam serdecznie pana Tomasza Lampkowskiego, dyrektora Zespołu Szkół nr 10 imienia Bolesława Chrobrego w Koszalinie. Panią Renatę Bus, dyrektorkę Centrum Kształcenia Ustawicznego imienia Stanisława Staszica w Koszalinie. Witam serdecznie panią Katarzynę Karaźniewicz-Deczyńską, dyrektor Zespołu Szkół nr 1 imienia Henryka Sienkiewicza w Kołobrzegu. Witam serdecznie panią Renatę Schmidt, dyrektora Zespołu Szkół imienia Tadeusza Kościuszki w Łobzie. Witam serdecznie panią Justynę Sygę, dyrektorkę Zespołu Szkół w Karlinie. Witam serdecznie pana Krzysztofa Mrowińskiego, dyrektora szkół Zespołu Szkół imienia Władysława Broniewskiego w Świdwinie. I pana Zygmunta Czaple, dyrektora zaprzyjaźnionego 4. Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Koszalinie, naszej koszalińskiej Czaplówki. Witam państwa bardzo serdecznie, brawa dla naszych... Jeszcze mamy tutaj nasz kochany Uniwersytet Słupski Pomorski. Przepraszam, pan prorektor Marek Łukasik, profesor Marek Łukasik. Dziękuję. Coś tu wypadki za szybko. Witam serdecznie przedstawicieli władz służb mundurowych. Witam serdecznie pana pułkownika Ireneusza Osowskiego, komendanta 17. Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Koszalinie. Witam serdecznie pana brygadiera Zygmunta Adamczyka, komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie. Witam serdecznie pana majora Jarosława Gratka, szefa Wydziału Uzupełnień i Mobilizacji, zastępcę szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji. Witam serdecznie panią podporucznik Aleksander Grąbczewską z Wojskowego Centrum Rekrutacji. Wielkie brawa dla państwa.
Pozwólcie Państwo, że powitam równie ciepło przedstawicieli instytucji i organizacji związanych z wojskowością, pana pułkownika w stanie spoczynku Jerzego Kurowskiego, wiceprezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ. Pana pułkownika Michała Wieczorka, prezesa Związku Piłsudczyków RP, Towarzystwa Pamięci Józefa Piłsudskiego Okręgu Środkowo-Pomorskiego w Koszalinie. Witam serdecznie pana doktora Wojciecha Grobelskiego z Muzeum Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie i pana Ryszarda Szmanię z Muzeum Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie. Wielkie brawa. Cieszy nas obecność przedstawicieli biznesu, spółek, miejskich instytucji, placówek oświatowych i organizacji, z którymi bardzo blisko współpracujemy. Serdecznie witam pana Waldemara Miśkę, prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Witam serdecznie panią Patrycją Gburzyńską-Czudzinowicz, dyrektorkę wojskowej specjalistycznej przychodni lekarskiej w Koszalinie. Panią Annę Ignaczak, dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie. Panią Agnieszkę Iwan, dyrektorkę Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Koszalinie. Panią Bogumiłę Szczepanik, dyrektorkę Centrum Usług Społecznych w Koszalinie. Pana Andrzeja Bacławskiego, dyrektora Miejskiego Zakładu Komunikacji w Koszalinie. Pana Sławomira Cichonia, zastępcę dyrektora do spraw gospodarki leśnej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku. Pana Zenona Decyka, dyrektora Centrum Kształcenia Nauczycieli w Koszalinie. Panią Izabelę Suckiel, wicedyrektorkę do spraw doskonalenia zawodowego nauczycieli Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie. Panią Agnieszkę Czupajło, dyrektorkę Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koszalinie. Pana Marka Gila, dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Koszalinie. Pana Grzegorza Hejnę, dyrektora Oddziału Regionalnego KRUS w Koszalinie. Pana Artura Karasińskiego, prezesa Koszalińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy Lesie. Wielkie brawa. Pana Pawła Szumnego, zastępcę dyrektora do spraw technicznych w Urzędzie Morskim w Szczecinie. Pana Tomasza Balaska, dyrektora Naczelnego Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie. Pana Jacka Woźniaka, dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koszalinie. Pana Marcinę Zamarę, zastępcę prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Panią Annę Wawrzyniuk-Nowaczyk z Okręgowego Inspektora Kodu Pracy w Szczecinie Oddział w Koszalinie. Panie Agnieszkę Augustyniak i Annę Wilczak i Annę Ewę Aleksiejów z Centralnego Laboratorium Badawczego Oddział w Szczecinie Pracownia w Koszalinie. Panią doktor inżynier Dianę Fijałkowską, pana Marcina Cianię z Miejskiej Energetyki Cieplnej w Koszalinie. Wielkie brawa. Witam serdecznie panią profesor Izabelę Siebielską z Kronoszpan Szczecinek wraz z panem Jakubem Piniarskim. Witam serdecznie pana Jarosława Bichuna, prezesa telewizji kablowej Koszalin. Witam serdecznie pana Piotra Flęsa, prezesa Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego i Usług Inwestycyjnych. Pana Piotra Maszkiewicza, prezesa Zakładu Elektronicznej Techniki Obliczeniowej w Koszalinie. Pana Marcina Minkiewicza, dyrektora Departamentu Prac na sieci firmy Energa. Panią Joannę Subalską z Espersen Polska. Pana Macieja Nowaka z firmy Roto. Witam państwa. Pana Marka Ciecierskiego i pana Marcina Napierałę z firmy MPS International. Wielkie brawa. Witam serdecznie przedstawicieli instytucji kultury, stowarzyszeń i fundacji współpracujących z Politechniką Koszalińską. Witam ciepło panią Dominikę Paulińską-Tylec, wicedyrektorkę Pałacu Młodzieży w Koszalinie. Witam serdecznie pana profesora Zygmunta Kalinowskiego, dyrektora Muzeum w Koszalinie. Witam serdecznie pana Pawła Strojka, dyrektora Centrum Kultury 105 w Koszalinie. Witam ciepło panią Małgorzatę Kaweńską-Ślęzak, prezeskę Fundacji Zdążyć z Miłością w Koszalinie. Witam serdecznie panią Justynę Grosicką, prezeskę Fundacji Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Koszalinie. Pana Ryszarda Osiowego z Koszalińskiego Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Pana architekta Marka Perepeczę, prezesa Koszalińskiego Oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich. Pana Arkadiusza Borysiewicza z Fundacji Nauka dla Środowiska w Koszalinie. Pana Ryszarda Pilicha, przewodniczącego Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana, oddział okręgowy szczecińsko-koszaliński. Witam serdecznie reprezentantów Bałtyckiego Stowarzyszenia Miłośników Historii Perun. Pana w osobach, pana Zbigniewa Izraelskiego, prezesa, pana Jacka Szpuntowicza, wiceprezesa i pana Wojciecha Sokołowskiego, zdaje się skarbnik.
skarbnik właśnie, jak pamiętam, bo nie mam zapisane. Witam serdecznie, wielkie brawa dla Państwa. Witam przedstawicieli uczelnianej wspólnoty, członkinie i członków Rady Uczelni. Witam serdecznie pana Piotra Huzara, przewodniczącego Rady Uczelni, a równocześnie prezesa Koszalińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Pana Piotra Bartkiewicza, dyrektora Koszalińskiego działu Global Logic. Pana profesora Jerzego Rembeze z Wydziału Nauk Ekonomicznych i pana profesora Dariusza Lipińskiego z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Energetyki. Wielkie brawa. Witam rektorów seniorów Politechniki Koszalińskiej, pana profesora Wojciecha Kacalaka, rektora w latach 1993-99. Brawa. Pana profesora Krzysztofa Wawryna, rektora w latach 1999-2005. Pana profesora Tadeusza Bohdala, rektora Politechniki Koszalińskiej w latach 2012-2020. Witam serdecznie przedstawicieli związków zawodowych działających na uczelni. Witam serdecznie pana doktora inżyniera Józefa Fleszara, przewodniczącego Niezależnego Samorządowego Związku Zawodowego Solidarność. Witam serdecznie, tak, brawa. Witam serdecznie pana profesora Tomasza Hesse, przewodniczącego Związku Zawodowego Profesorów i Doktorów Habilitowanych Unii Profesorów Polskich. Witam pana doktora Marcina Olkiewicza, przewodniczącego Związku Nauczycielstwa Polskiego na Politechnice Koszalińskiej. Jak co roku równie serdecznie witam przedstawicielki i przedstawicieli samorządów, również tych najdalej oddalonych od Koszalina, szkół wszystkich szczebli. Wiele z nich utrzymuje stałą współpracę z Politechniką Koszalińską, instytucji, urzędów, spółek miejskich, organizacji pozarządowych, pozostałych niewymienionych służb. Z wieloma z Państwa mamy stały kontakt i współpracujemy. Przedstawicieli i przedstawicielki środowiska kultury i biznesu, proszę mi wybaczyć, jeśli kogoś nie wymieniłam. Tutaj być może nadmiarowo, ale zaczyna się sezon chorobowy w Koszalinie, bo mieliśmy już rano kilka telefonów, że niektóre osoby, które wcześniej potwierdziły obecność, nie mogą do nas dotrzeć. Witam wszystkich działaczy i działaczki społeczne, przedstawicieli i przedstawicielki mediów. Bardzo cieszy nas z Państwa obecność. Dziękuję serdecznie za to, że Państwo jesteście z nami. Równie gorąco i serdecznie witam senatorki i senatorów Politechniki Koszalińskiej. Szczególnie ciepłe słowa powitania kieruję do naszych pracownic i pracowników, zarówno obecnych, jak i emerytowanych, oraz studentek i studentów, doktorantów i doktorantek. Państwu, naszym studentkom i studentom, nie tylko pierwszych roczników, dedykowane jest dzisiejsze święto. Święto początku, święto nauki i zdobywania wiedzy, święto mówienia o przyszłości przez pryzmat osiągnięć i sukcesów. Dołożymy wszelkich starań, żeby czas spędzony na Politechnice Koszalińskiej był dla Państwa jak najbardziej efektywny. Zanim przejdziemy do dalszych punktów programu inauguracji, proszę Państwa, abyśmy wspólnie minutą ciszy uczcili pamięć o pracownikach, którzy odeszli w minionym roku akademickim. Pamiętamy o wszystkich członkiniach i członkach naszej społeczności akademickiej. To nasza powinność. W ubiegłym roku akademickim do wieczności odeszli pani Zofia Górska, pani Regina Sokulska, pani Jadwiga Tadeusiak, pani Regina Zdunek, pan magister inżynier Józef Jasiulewicz, pan Jan Morgaś, pan profesor Marek Pogonowski, pan Stanisław Rawłuszewicz, pan doktor inżynier Stanisław Socha, pan profesor Wojciech Tarnowski, pan profesor Maciej Werno. I dotarła do nas smutna wiadomość o śmierci dwóch osób w ostatnim weekend, pana profesora Witolda Prechta i pana inżyniera Tomasza Kurusiewicza. Uczcijmy pamięć tych osób minutą ciszy. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Proszę o zajęcie miejsc. Dostojni goście, szanowny przewodniczący Rady Uczelni, szanowni rektorzy seniorzy, członkowie i członkinie Rady Uczelni, Senatu Politechniki Koszalińskiej,
drogie studentki i drodzy studenci, doktoranci i doktorantki, słuchacze i słuchaczki Uniwersytetu Trzeciego Wieku, droga społeczności akademicka Politechniki Koszalińskiej, szanowni państwo. Mottem tegorocznej 57. inauguracji roku akademickiego w Politechnice Koszalińskiej uczyniliśmy sentencję Fedrusa: Homo doctus in se semper divitias habet. Człowiek wykształcony w sobie zawsze bogactwo ma. Aby naszym świętem podkreślić wartość edukacji jako fundamentu rozwoju osobistego, jak również w ujęciu makro rozwoju naszego kraju oraz podkreślić ogromną rolę uczelni w tych procesach. Inauguracja roku akademickiego 2024-2025 ma wymiar szczególny. Otwiera nową kadencję w Politechnice Koszalińskiej, zatem nowy etap w rozwoju naszej Alma Mater. Bardzo cieszę się, że możemy ten moment przeżywać w tak zacnym gronie przybyłych gości, przyjaciół Politechniki Koszalińskiej. Po 4 latach pełnienia funkcji rektora mogę śmiało powiedzieć, że nasze otoczenie składa się z ludzi, którzy z uczelnią współpracują i tych, którzy z nami będą współpracować. Budowanie kapitału relacyjnego traktujemy jako fundament umacniania trzeciej misji uczelni – współpracy z otoczeniem na rzecz rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego. Wierzę, że osoby nowe w naszym gronie szybko przekonają się, że świat akademicki jest relacyjny i przyjazny. Gdybyśmy tacy nie byli, nie moglibyśmy kształcić ludzi z natury potrzebujących życzliwości, ciepła i akceptacji. Współpraca zawsze otwiera nowe możliwości. Wspólnotowe działania mają zawsze większy zasięg oddziaływania. Państwa obecność na naszej uroczystości odbieram jako potwierdzenie naszych bardzo dobrych relacji i gotowość do współpracy, za co bardzo dziękuję. Rozpoczynamy nową kadencję z wielkim szacunkiem do tego, co udało nam się osiągnąć. Uzyskaliśmy uprawnienia akademickie we wszystkich dyscyplinach wiodących w Politechnice Koszalińskiej. Rozwijamy umiędzynarodowienie uczelni. Konsekwentnie realizujemy zamierzenia Uniwersytetu Europejskiego EU4 Dual. To, co cieszy wyjątkowo, to wzrost rekrutacji w okresie 3 ostatnich lat. Uwzględniając postępujący niż demograficzny i odpływ młodzieży do dużych aglomeracji miejskich, należy to uznać za niezwykłe osiągnięcie. Sukcesywnie poprawiamy naszą pozycję w prestiżowych rankingach, nie tylko ogólnopolskich, lecz także europejskich. Przyjęliśmy strategię rozwoju uczelni do 2030 roku. Naukowcy i naukowczynie Politechniki Koszalińskiej w wielu dziedzinach nauki stanowią krajową czołówkę. Uzyskaliśmy nowe akredytacje kierunków studiów, w tym europejskie. Uczestniczymy w projektach kluczowych dla kraju. Wspólnie z naszymi partnerami uruchomiliśmy kilka nowych laboratoriów. Rozwijamy ofertę kształcenia. W tym roku po raz pierwszy uruchamiamy kierunek w języku angielskim International Business. Powoli przygotowujemy się do wydawania mikropoświadczeń. Na dniach podpiszemy list intencyjny z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Szczecinku w sprawie powołania Centrum Edukacji Leśnej i Klimatycznej. Kształcimy ponad 50 osób w szkole doktorskiej. Zwiększamy mobilność międzynarodową naszej społeczności akademickiej. Wciąż podnosimy poziom naszej aktywności. Dążymy do kreowania możliwości rozwojowych dla naszych studentek i studentów. Chcemy, aby Politechnika Koszalińska stale była miejscem odkrywania talentów i realizacji pasji. Wszystko to, co osiągamy, powstaje w oparciu o zaangażowanie setek, a nawet tysięcy osób, całej społeczności akademickiej, również osób zatrudnionych w przedsiębiorstwach, instytucjach i organizacjach współpracujących z Politechniką Koszalińską. Bardzo państwu serdecznie dziękuję za zaufanie i współdziałanie. To wszystko udało nam się osiągnąć w niełatwych warunkach: pandemii, wojny w Ukrainie, rosnącego niżu demograficznego, kryzysu energetycznego i wysokiej inflacji. Przed nami okres pełen wyzwań. Musimy być przygotowani na różne scenariusze, choć jak wierzę, nie tak skrajne jak te, których doświadczaliśmy przez ostatnie 4 lata. To, co nieustannie powinno nam przyświecać, to dążenie do realizacji wizji i misji uczelni. Niezależnie od uwarunkowań mamy określone cele, do realizacji których zmierzamy,
oraz nowe możliwości rozwojowe. Ale co ważne, nie zaczynamy od nowa. Tu chylę czoła przed moimi poprzednikami, czcigodnymi panami rektorami seniorami, dzisiaj z nami tutaj obecnymi. Dzięki zaangażowaniu i postawie panów rektorów dzisiaj mówimy o ciągłości rozwoju, o tradycji i pamięci, której przy każdej okazji oddajemy hołd. Dzięki wytrwałości i niezłomnej woli panów rektorów, a dodam jeszcze kanclerza seniora. Dzisiaj uczelnia ma swój charakter, nosi cechy własne, oryginalne. W regionie i kraju Politechnika Koszalińska postrzegana jest jako jedna ze szkół wyższych przyszłości. Uczelnia otwarta, europejska, przedsiębiorcza. To uczelnia stawiająca na nowoczesne metody i formy kształcenia, na umiędzynarodowienie, na rozwój centrów kompetencji, szczególnie w zakresie czterech naszych specjalizacji: innowacji społecznych, gospodarczych i technologicznych, inteligentnego społeczeństwa i gospodarki, automatyzacji i cyfryzacji procesów w ramach przemysłu przyszłości oraz ochrony klimatu, biogospodarki obiegu zamkniętego i nowoczesnej energetyki niekonwencjonalnej. 5 celów strategicznych definiuje nasze priorytety. To kształcenie dla przyszłości, badania dla rozwoju, zwiększenie potencjału przez wspomniane umiędzynarodowienie, społeczna odpowiedzialność uczelni oraz rozwój systemu wsparcia aktywności studenckiej i doktoranckiej. Osią naszych działań jest zawsze człowiek. Zarówno przedstawiciel czy przedstawicielka społeczności akademickiej, student, studentka, doktorant, doktorantka, nauczyciel, nauczycielka akademicka, pracownik, pracownica administracji uczelnianej, słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku, czy nasi słuchacze na Uniwersytecie Dzieci i Młodzieży, jak również osoby z otoczenia, kandydaci i kandydatki na studia, przedstawiciele i przedstawicielki pracodawców, instytucji, organizacji, szkół współpracujących z uczelnią. Politechnika Koszalińska jest otwarta na realizację potrzeb wszystkich wymienionych przeze mnie grup osób. Naturalnie w ramach misji kształcenia nasze działania w dużym stopniu skoncentrowane są na rozwoju oferty dedykowanej młodzieży maturalnej. To, co należy podkreślić, to ogromny potencjał, który tkwi w społeczności studenckiej Politechniki Koszalińskiej. Młodzi ludzie są ciekawi świata, dojrzali bardziej od nas w ich wieku, empatyczni, kreatywni, otwarci na innych, na zmiany w sobie i w otoczeniu. Obserwuję naszą brać studencką nie tylko podczas zajęć dydaktycznych, które prowadzę, ale także w działaniu, między innymi w kołach naukowych i organizacjach studenckich. Gdy podejmują decyzje, pokonują przeciwności losu, mają rozterki, a nawet kiedy przechodzą kryzysy. Pragnę podkreślić, że to są ludzie dojrzali, którym można zaufać i powierzyć sprawy istotne. Odnajduję w nich takie cechy jak odpowiedzialność, pracowitość i konsekwencję w działaniu. Jestem przekonana, że kiedy myślimy i mówimy o przyszłości, co do jednego możemy być spokojni. Trzecie pokolenie powojenne, wychowane w wolności, w nowym ustroju politycznym, społecznym i gospodarczym, w strefie komfortu, z narzędziami wysokiej technologii, znające języki, jeżdżące po świecie, ma w sobie więcej odwagi, racjonalności, pragmatyzmu, humanizmu i potrzeby zmian świata, niż ktokolwiek miał przed nimi. Gdy patrzę na młodych ludzi, mam wiele pozytywnych skojarzeń. Czuję ich energię, optymizm, mam ogromną przyjemność we współpracy z nimi. Kształcenie młodzieży osobiście traktuję jako przywilej, misję nakierowaną na tworzenie najlepszych warunków do zdobywania wiedzy, kształtowania umiejętności i budowania kompetencji społecznych. Czuję jednocześnie ogromną odpowiedzialność, bo to, co się dzieje dzisiaj, będzie miało fundamentalne znaczenie dla naszej przyszłości. Homo doctus in se semper divitas habet. Człowiek wykształcony zawsze ma w sobie bogactwo. Bogactwo przeliczane nie monetami i banknotami, nie stanem posiadania i długością kilometrów pokonanych podczas urlopu, lecz mądrością. A to jedno z tych słów, o których istnieniu czasami zapominamy. Niejednokrotnie tracimy z pola widzenia to, co stanowi wartość samą w sobie. Słownikowo mądrość to wiedza nabyta poprzez naukę lub doświadczenie i umiejętność jej właściwego wykorzystania. Mądrość dopiero w połączeniu z inteligencją pozwala nam lepiej zrozumieć świat i trafniej podejmować decyzje. Na tym zaś opiera się proces kształcenia,
którego na Politechnice Koszalińskiej jesteśmy realizatorami i jednocześnie ambasadorami. Studentkom i studentom życzę przede wszystkim tego, by dorosłość, której studia są jednym z atrybutów i przejawów samodzielności, stała się przestrzenią realizacji pragnień i marzeń. Słuchajcie instynktu i intuicji, które podpowiedzą, na co warto stawiać. Nie ma nic ważniejszego od wolności, również wolności w myśleniu. Nie obawiajcie się wysiłku, prób i wprawek, nawet tych mniej udanych, poszukiwania nowych dróg i doświadczeń. Nie bójcie się błędów. Nie rezygnujcie z nikogo i z niczego, zwłaszcza dla wygody. Nie traćcie nadziei. Postawcie w życiu na edukację. Kierując słowa do pracowników i pracownic Politechniki Koszalińskiej, pragnę raz jeszcze podziękować za zaangażowanie i wkład w pracę w realizację misji uczelni, za to, co tworzymy wspólnie. Cieszy mnie każda Państwa dodatkowa aktywność – sportowa, wędkarska, artystyczna czy społeczna. Dziękuję też za to, że tak wspaniale reprezentujecie Państwo naszą Alma Mater podczas różnych wydarzeń. To, co robimy poza pracą, ma ogromne znaczenie dla naszego rozwoju zawodowego i osobistego. Zachęcam Państwa serdecznie do kontynuacji tych działań. Wiele osób z naszej społeczności akademickiej z poświęceniem pomaga innym. Inicjuje akcje charytatywne, działa w wolontariacie, pomaga seniorom i seniorkom. Moje serce rośnie, jak widzę inicjatywy w Politechnice Koszalińskiej nakierowane na pomoc potrzebującym. Niedługo odbędą się dwa ważne mecze charytatywne. Turniej amatorów w siatkówce na rzecz Zachodniopomorskiego Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych Filii w Koszalinie 16 listopada, która odbędzie się na hali sportowej przy ulicy Racławickiej, a drugi już niedługo mecz dla Powodzian w dniu 2 października na hali widowiskowo-sportowej, którą współdzielimy z miastem, organizowany przez Fundację Zdążyć z Miłością, a w Politechnice zajmujemy się dystrybucją cegiełek wspierających ten cel. Serdecznie zapraszam do wsparcia tych inicjatyw. Dobro powraca, jestem o tym przekonana. Czyńmy więc dobro według własnego uznania, własnych możliwości, ale za wszelką cenę nie ulegajmy obojętności. Początek nowego roku akademickiego jest również okazją do tego, by zwrócić się do gości dzisiejszej inauguracji z prośbą o wsparcie naszych działań. Zapraszam do współpracy z Politechniką Koszalińską, do łączenia sił oraz potencjałów, do rozmów o przyszłości, do współtworzenia naszej oferty kształcenia, zgłaszania potrzeb przez przedsiębiorców, do współorganizacji ważnych wydarzeń dla społeczności miasta i regionu. Wszystkim zgromadzonym w tej auli oraz przed monitorami komputerów składam serdeczne życzenia na nowy rok akademicki. Niech nam się dasz. Dziękuję. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za wysłuchanie wystąpienia, a teraz bardzo proszę pana Piotra Huzara, przewodniczącego Rady Uczelni, jednocześnie prezesa Koszalińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Bardzo proszę. Jej magnificencjo, Wysoki Senacie, szanowni dostojni goście, szanowni senatorzy, posłowie, przedstawiciele administracji rządowej, samorządowej, szanowni przedstawiciele duchowieństwa, szanowni rektorzy, szanowni członkowie społeczności Politechniki Koszalińskiej oraz pozostali goście, a przede wszystkim szanowne studentki i studenci. W imieniu Rady Uczelni Politechniki Koszalińskiej jest mi niezmiernie miło powitać wszystkich zgromadzonych na tej sali oraz przed ekranami Państwa. Cieszę się, że mogę być dzisiaj tutaj, w tym wyjątkowym momencie na początku nowego roku akademickiego. Swoje dzisiejsze słowa chciałem skierować przede wszystkim do studentek i studentów. Niezmiernie cieszę się, że wybrali Państwo Politechnikę Koszalińską jako miejsce zdobycia swojego wykształcenia. To świetny wybór. To szczególny czas dla Was, drodzy studenci, pełen nowych wyzwań, możliwości i inspiracji. Człowiek wykształcony w sobie zawsze bogactwo ma. Te słowa, choć pochodzą z odległych czasów, niosą przesłanie, które wykracza poza granice wieków. Wiedza to prawdziwe bogactwo, którego nikt nie może nam odebrać. W świecie biznesu, w którym na co dzień funkcjonuję, widzę to bardzo wyraźnie.
Technologie, rynek i trendy mogą się zmieniać, ale fundamentem sukcesu zawsze pozostaje solidna wiedza, zdolność do adaptacji i otwartość na ciągłe uczenie się. To właśnie te wartości, drodzy studenci, zdobędziecie tutaj, na uczelni. Współczesny świat stawia przed nami wyzwania, które wymagają więcej niż tylko umiejętności technicznych. Potrzebujemy kreatywnych umysłów, które potrafią myśleć krytycznie, rozwiązywać problemy i przewidywać przyszłość. Wykształcenie to kapitał, który będzie wam służyć przez całe życie, niezależnie od tego, w jakiej branży się odnajdziecie, czy jakie zmiany przyniesie rynek. W biznesie rzeczą naturalną są inwestycje, między innymi w innowacje, w technologie, w rozwój nowych produktów. Drodzy studenci, proponuję, żebyście podeszli do swojego studiowania biznesowo. Zainwestujcie rzetelnie we własne wykształcenie. Swój czas, swoje zaangażowanie, a może być nawet swoje pieniądze. Naprawdę warto. To jest ten rodzaj kapitału, który przynosi zwrot przez całe życie. Jako przedstawiciel środowiska przedsiębiorców liczę na to, że na stałe zwiążecie się z Koszalinem i Pomorzem Środkowym, rozwijając tutaj swoje kariery zawodowe, wiodąc szczęśliwe życie prywatne, bogacąc się również materialnie. Warunki ku temu mamy doskonałe. Nie wahajcie się tego sprawdzać podczas studiów. Jeszcze raz w imieniu Rady Uczelni Politechniki Koszalińskiej oraz przedsiębiorców, w szczególności zrzeszonych w Koszalińskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej, którą również tutaj reprezentuję, życzę władzom i społeczności Politechniki Koszalińskiej kolejnego owocnego roku akademickiego, zwieńczonego realizacją planów i sukcesami. Nam wszystkim tutaj zgromadzonym natomiast życzę wytrwałej i owocnej współpracy i współdziałania na rzecz rozwoju naszej Alma Mater, rozwoju Koszalina oraz całego regionu. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panu przewodniczącemu za te słowa, a też za współpracę. Proszę państwa, Rada Uczelni to jest taka rada nadzorcza uczelni i tutaj bardzo ściśle współpracujemy. I właśnie to takie podejście biznesowe, zupełnie trochę inne niż akademickie, wnosi wiele do uczelni. Także bardzo serdecznie dziękuję panu przewodniczącemu i całej Radzie Uczelni. A teraz poproszę pana profesora Krzysztofa Wasilewskiego, prorektora do spraw kształcenia, o przyjęcie w poczet studentów nowo zapisanych kandydatów i kandydatki na studia. Bardzo proszę. Pani rektor, Wysoki Senacie, szanowni goście, rozpoczynamy niezwykle ważne wydarzenie, jakim jest immatrykulacja, czyli dołączenie do naszej rodziny akademickiej nowych studentów i studentek, którzy już niedługo będą mogli nosić ten przywilej. Bardzo proszę wyczytane osoby o podejście tutaj na podium. Zapraszam panią Katarzynę Brzostko z Wydziału Humanistycznego, panią Lindę Flaczyńską z Wydziału Architektury i Wzornictwa, panią Julię Pietrzak z Wydziału Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji, pana Radosława Ciszewskiego z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Energetyki, pana Macieja Borodziuka z Wydziału Nauk Ekonomicznych, pana Fabiana Dąbrowskiego z Wydziału Elektroniki i Informatyki, pana Jakuba Majewskiego z Wydziału Nauk Ekonomicznych, pana Miłosza Kalkowskiego z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Energetyki oraz pana Macieja Rotuskiego z Wydziału Humanistycznego. Proszę państwa o powstanie. A drogich już niedługo studentów proszę o powtarzanie słów ślubowania. Wstępując do społeczności akademickiej Politechniki Koszalińskiej, ślubuję uroczyście. Zdobywać wiedzę i umiejętności zawodowe. Dbać o godność studenta i dobre imię uczelni oraz przestrzegać zasad współżycia społeczności akademickiej, postępować zgodnie z regulaminem studiów, kultywować i tworzyć tradycje Politechniki Koszalińskiej. Zapraszam panią rektor i magnificencję profesor Danutę Zawadzką o włączenie nowo przyjętych studentów do społeczności akademickiej.
somos. Por segunda violentutem, vos molestas de senectutem, nos habemit homus, nos habemit homus. Vivat academia, vivat professores, vivat academia, vivat professores, vivat membrum quod liber, vivat membrum quod liber, semper sint in flore, semper sint in flore. Bardzo dziękuję. Gratuluję już studentom za wybór uczelni. Bardzo serdecznie Państwu gratulujemy, dziękujemy, życzymy wszystkiego najlepszego. Można usiąść. A teraz zapraszam pana Michała Gidelskiego do wystąpienia przewodniczącego Parlamentu Studentów Politechniki Koszalińskiej. Zapraszam. Szanowna pani rektor, wysoki senacie, wszyscy zaproszeni goście, ale przede wszystkim studenci. Człowiek wykształcony w sobie zawsze bogactwo ma. Te słowa trafnie oddają sens naszej obecności tutaj. Uczelni jako przestrzeni, gdzie bogactwo człowieka mierzone jest nie tylko materialnymi dobrami, ale również umiejętnościami, pasjami i wartościami, które w sobie rozwijamy. To właśnie tu, na Politechnice Koszalińskiej, stwarzamy warunki, by to intelektualne bogactwo każdego z nas mogło wzrastać i owocować. Każdy nowy rok akademicki to okazja, by stawiać w sobie nowe cele, odkrywać nieznane horyzonty i wychodzić naprzeciw wyzwaniom. Jestem przekonany, że wspólnymi siłami jako studenci, wykładowcy i pracownicy będziemy tworzyć miejsce sprzyjające rozwojowi współpracy oraz innowacyjnym inicjatywom. Drodzy studenci, to wy jesteście sercem tej uczelni. To wasze zaangażowanie, pasja i chęć samodoskonalenia się sprawia, że Politechnika Koszalińska żyje i rozwija się. Pamiętajcie, że wiedza zdobyta tutaj to nie tylko zbiór informacji, to kapitał, który będziecie mogli pomnażać przez całe życie. Angażujcie się w działalność studencką, realizujcie projekty, dzielcie się pomysłami. Niech ten rok akademicki będzie dla was czasem osobistych sukcesów i satysfakcji. Życzę wam wszystkim, aby nadchodzący rok był pełen inspiracji naukowych, odkryć oraz spełnienia. Niech każda chwila spędzona na naszej uczelni stanie się fundamentem do budowania przyszłości, w której wykształcenie i wiedza będą prawdziwym bogactwem. Dziękuję. Bardzo dziękuję panie Michale i za to wystąpienie i działalność Parlamentu Studentów Politechniki Koszalińskiej. To jest, proszę państwa, grupa działaczy i działaczek, która samodzielnie na przykład organizuje juwenalia studenckie, ale nie tylko. Reprezentuje całe środowisko, całą brać studencką. Bardzo blisko współpracujemy. Dziękuję serdecznie za te ciepłe słowa. Szanowni państwo, przystępujemy do kolejnego punktu naszego programu, do wręczenia medali. Medali, które mają wyjątkowe znaczenie dla naszych pracowników. Mam na myśli medale za długoletnią służbę nadawaną przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie państwa oraz medale Komisji Narodowej nadane przez ministra edukacji narodowej. O wręczenie tych wyjątkowych odznaczeń bardzo proszę pana Dawida Krystka, wicewojewodę zachodniopomorskiego. Proszę państwa, a do odznaczeń zapraszam serdecznie. Panią doktor inżynier Anetę Chapkę, która otrzyma medal srebrny za długoletnią służbę. Zapraszam. Panią doktor Marię Klonowską-Matynię, która otrzyma medal brązowy za długoletnią służbę. Taki otrzyma również pani profesor Małgorzata Sikora. I od razu zaproszę również na scenę pana doktora inżyniera Rafała Wojszczyka, który otrzyma medal edukacji Komisji Narodowej. Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzyma również pani doktor inżynier Aneta Chapka i pani doktor Maria Klonowska-Matynia. Poproszę państwa o powstanie. Bardzo dziękuję. Thank you.
Dziękuję, bardzo miło. Dziękuję bardzo. Pan wojewoda życzyłby sobie zabrać głos. Można skorzystać z mównicy. Dziękuję państwu serdecznie. Proszę państwa o zajęcie miejsc. Szanowna pani rektor, wysoki senacie, dostojni goście, a przede wszystkim drodzy studenci. Za wami, zwłaszcza za studentami pierwszego roku, za wami najdłuższe wakacje w życiu. Pamiętam te najdłuższe wakacje w życiu, bo dokładnie 25 lat temu byłem w miejscu, w którym wy dzisiaj jesteście. Czyli byłem na inauguracji roku akademickiego Uniwersytetu Szczecińskiego w 1999 roku. Przed wami najwspanialszy okres w życiu. Stajecie się ludźmi dorosłymi. Za wami okres szkół średnich, przed wami okres prawdziwej nauki. Trzeba będzie troszeczkę się przestawić z tej nauki w szkole średniej na tą troszeczkę inną naukę na uczelni wyższej. To już nie nauka z klasówki na klasówkę, tylko przestawienie się na naukę między sesjami, ale również na to codzienne przygotowywanie się do każdych zajęć, do ćwiczeń, również do wykładów. Wykorzystajcie dobrze ten okres. Najbliższe lata zdecydują o tym, czym będziecie zajmowali się w przyszłości. Politechnika Koszalińska daje wam możliwość dobrej edukacji w waszych kierunkach, ale również na zajęciach dodatkowych, na zajęciach, które są międzywydziałowe. Jeszcze raz życzę wam udanego okresu studiowania, dobrego okresu nauki, a wykładowcom udanej współpracy ze studentami, bo to wy wszyscy jako społeczność akademicka decydujecie o przyszłości tej uczelni, ale również przyszłości Koszalina i tego regionu zachodniopomorskiego. Jeszcze raz sukcesów, powodzenia i przesyłam pozdrowienia również w imieniu ministra nauki i szkolnictwa wyższego Dariusza Wieczorka, który pochodzi z naszego regionu, oraz wojewody zachodniopomorskiego Adama Ordowskiego. Jeszcze raz dziękuję, że mogę dziś z wami tutaj być. Bardzo dziękuję panie wojewodo też za pozdrowienia. Dzisiaj spotkanie w Szczecinie z wojewodą, panem Rudawskim i ministrem o 15, także będę miała szansę online. Dziękuję za tę możliwość również dołączenia. Dziękuję serdecznie. Szanowni państwo, inauguracja, tak jak mówiłam w swoim wystąpieniu, to szansa do podziękowania. I od paru lat staramy się dziękować naszym partnerom, przedsiębiorstwom za współpracę. I chciałabym tutaj z tego miejsca w pierwszej kolejności bardzo serdecznie podziękować firmie Kronospan. Proszę państwa, ostatnio podpisałam umowę za 2 miliony złotych na wsparcie naszej filii w Szczecinku, która kształci na potrzeby klastra meblowego. Bez tego udziału, państwa zaangażowania nie byłoby to możliwe. Zapraszam panią profesor Izabelę Siebielską tutaj na podium. Przeczytałam wcześniej pana Jakuba Piniarskiego, ale tak szukam po widowni, że chyba nie przyszedł. Właśnie, nie mógł przyjechać, ale... Jest pani profesor. To jest Janek Kwiatek.
Pani profesor, bardzo dziękuję za ogromne wsparcie, za współdziałanie. To nie tylko, proszę państwa, te 2 miliony złotych, ale jeszcze siedziba na terenie firmy Kronosz. Pan, to współdziałanie w naszym Uniwersytecie Europejskim EU for Dual. Państwo jesteście zawsze tam, gdzie my, zawsze obok. I to, proszę państwa, co realizujemy, kształcenie dualne w Szczecinku, przywiodło nas w ogóle do Uniwersytetu Europejskiego, który nastawiony jest na kształcenie dualne, kształcenie z partnerami. Bardzo dziękuję. Proszę przekazać serdeczne podziękowania od nas i podziękowania i pozdrowienia. I cieszymy się z tej współpracy i liczymy na więcej. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Chciałam bardzo podziękować w imieniu zarządu i oczywiście podkreślić, że współpraca była, jest i będzie zarówno w zakresie naukowym, jak i w zakresie list z podziękowaniami i album z prośbą o pamięć o nas. Dziękuję serdecznie. Tak jeszcze dodam, że dzięki Kronoszpanowi wszyscy studenci, studentki w filii mają stypendia. Dzięki Kronoszpanowi realizujemy, proszę państwa, fantastyczny projekt dla grupy 200 dzieci. Uniwersytet Dzieci i Młodzieży. W Koszalinie to się nazywa KUDIM, Koszaliński Uniwersytet Dzieci i Młodzieży, ale tam to jest po prostu Uniwersytet Dzieci i Młodzieży Politechniki Koszalińskiej. Bardzo za to dziękuję. Proszę państwa, 26 września odbył się Festiwal Nauki. Festiwal Nauki, który integruje wokół motywowania odbiorców, głównie dzieci i młodzieży, do zgłębiania tajemnic naszego świata. I to, co wyróżnia ten festiwal od innych, to fakt, że realizowany jest z naszymi partnerami, przedsiębiorstwami. I chciałabym za to bardzo serdecznie podziękować i bardzo proszę o wystąpienie przedstawicieli Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Mam tu w scenariuszu pana Waldemara Wiśkę, ale nie ma go, więc zapraszam serdecznie pana wiceprezesa. Przedstawicieli Miejskiej Energetyki Cieplnej, jak czytałam, nie zgłosili się, ale to wypowiem. Przedstawicieli Centralnego Laboratorium Badawczego Oddziału w Szczecinie, pracownia w Koszalinie. Zapraszam panią Agnieszkę Augustyniak, panią Annę Wilczak i panią Ewę Aleksiejuk. Zapraszam serdecznie. Zapraszam panów Marka Ciecierskiego i pana Marcina Napierałem z firmy MPS International. Właśnie jak czytałam, nie zgłosili się, także, ale to też dziękujemy. Pana Arkadiusza Borysiewicza z Fundacji Nauka dla Środowiska i trzech z panów z Peruna, którzy zawsze są z nami, z Bałtyckiego Stowarzyszenia dwóch panów widzę, miłośników historii Perun, pana Zbigniewa Izraelskiego i pana Wojtka Sokołowskiego. Oczywiście trzeba powiedzieć, że ten Festiwal Nauki odbył się przy zaangażowaniu pracowników przybył trzeci spóźnialski. Były komendant naszej Straży Pożarnej, pan Jacek Szpuntowicz. Proszę państwa, wielkie brawa dla wszystkich osób zaangażowanych w ten nasz festiwal. Zapraszam jeszcze pana dyrektora Cichonia z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, bo Lasy Państwowe też nas wspierały. Proszę państwa, więcej jest tych firm, ale ja poprosiłam przed scenariuszem, żeby po prostu nie czytać tych osób, których nie ma. I stąd jest takie trochę zamieszanie, że czasem mogę kogoś tutaj pominąć, bo jak ktoś potwierdził, że nie będzie, a potem przyszedł, to tutaj mam trochę... Tak to wyszło, przepraszam. Dziękuję. To my dziękujemy, było bardzo dobrze. Tak, proszę. Pani Agnieszka Łysyniak, bardzo serdecznie dziękuję. Zawsze duża oglądalność i wielka popularność państwa słowiańska. Pani Ania Wieczak, bardzo serdecznie dziękuję. Proszę bardzo. Pani Ewa, bardzo serdecznie dziękuję. Arkadiusz Borysiewicz. Tak, tutaj trzy, bo dwie panie nie przyszły dzisiaj. Dziękuję. Dziękuję Arku serdecznie, że jesteście z nami. Dziękuję za zaproszenie. No wreszcie, zawsze się. No i mamy tutaj Peru.
Mamy dla Peruna jako takiego do prezesa. Tak, proszę, panie skarbniku. Prezesie, dziękuję bardzo. Serdecznie zawsze jesteście z nami. Dziękuję serdecznie. Także cieszymy się bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo serdecznie dziękuję. Tutaj mamy nas. Nadleśnictwo na nowo. Nie, to tutaj do regionalnej. Pani Anita też. Pani przekaże pan. Szybujecie wszystkim. Dziękuję. Dziękuję panie dyrektorze. Cieszę się, że kolejna odsłona naszej współpracy za chwilę. Myślę, że się rozwija. Tak jest. Na pewno. I pan Marcin Zania, przepraszam. Dziękuję serdecznie. Życzę wszystkiego dobrego. Jeszcze tak jest. Wielkie brawo. Szanowni Państwo, osoby szczególnie zaangażowane w rozwój badań i działalności naukowej w naszej Alma Mater wyróżniamy tytułem lidera nauki. Bardzo proszę pana profesora Błażeja Bałasza, prorektora do spraw nauki, o przeprowadzenie tej części uroczystości. Szanowna pani rektor, szanowni państwo. Wymienię osoby, które z poszczególnych wydziałów i dyscyplin do tak zaszczytnego wyróżnienia proszę o wystąpienie tutaj na środek. Wydział Architektury i Wzornictwa, pan magister inżynier architekt Dariusz Herman, za wyróżniającą się pracę naukową i wysoko oceniane osiągnięcia projektowe z zakresu sztuk projektowych. Proszę o wystąpienie. Pani dr Alina Ostach-Robakowska, za wyróżniającą się pracę na rzecz rozwoju nauki, kultury i sztuki projektowych oraz wysoko oceniane osiągnięcia projektowe zastosowane w Polsce i za granicą. Pani magister Magdalena Sadłowska, za udział w wystawach w prestiżowych ośrodkach kultury w Polsce i za granicą. Śmiało zapraszamy. Wydział Humanistyczny. Pan doktor habilitowany Marek Górka, profesor Politechniki Koszalińskiej, za wyróżniający się dorobek naukowy w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o polityce i administracji. Pani doktor Dominika Aliszowska, za wyróżniający się dorobek naukowy w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o polityce i administracji. Pan doktor Martinus Maluzanic, za wyróżniający się dorobek naukowy w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o polityce i administracji. Wydział Elektroniki i Informatyki. Pan profesor doktor habilitowany inżynier Zbigniew Banaszak, za wyróżniające się osiągnięcia naukowe w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne. Pan profesor doktor habilitowany inżynier Grzegorz Bocewicz, za uzyskanie tytułu profesora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja. Pan profesor doktor habilitowany inżynier Adam Słowik, profesor Politechniki Koszalińskiej, za wyróżniające się osiągnięcia naukowe w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne. Przepraszam, dyscypliny mamy bardzo długie. Wydział Inżynierii Lądowej, Geodezji i Środowiska. Pan doktor habilitowany inżynier Jacek Domski, profesor Politechniki Koszalińskiej, za osiągnięcia naukowe i wyróżniającą się aktywność publikacyjną w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, technicznych, dyscyplinie inżynieria lądowa, geodezja i transport oraz za współpracę z przemysłem. Pan doktor habilitowany inżynier Czesław Suchocki, profesor Politechniki Koszalińskiej, za osiągnięcia naukowe i wyróżniającą się aktywność publikacyjną w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, dyscyplinie inżynieria lądowa, geodezja i transport. Z Wydziału Nauk Ekonomicznych pan doktor habilitowany inżynier Norbert Habir-Gliszczyński, profesor Politechniki Koszalińskiej, za osiągnięcia naukowe i wyróżniającą się aktywność publikacyjną w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria lądowa, geodezja i transport. Pan dr Marcin Olkiewicz, za wyróżniający się dorobek publikacyjny w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse.
Pani dr Agnieszka Strzelecka za dorobek publikacyjny w dziedzinie nauk społecznych, dyscyplinie ekonomia i finanse oraz uzyskany projekt miniatura 7. Pan dr Patrycjusz Zaremski za wyróżniający się dorobek publikacyjny w dziedzinie nauk społecznych, dyscyplinie ekonomia i finanse, w tym monografii wydawnictwa Reutle, poziom drugi, wykaz wydawnictw Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. To jest najwyższa punktacja według skali ministerialnej. Do działu inżynierii mechanicznej i energetyki pan profesor dr habilitowany inżynier Wojciech Kacalak za wybitną aktywność badawczą w roku 2023, w wyniku której zespół naukowców pod pana kierownictwem uzyskał 9 współautorskich patentów. Pan dr habilitowany inżynier Dariusz Lipiński, profesor Politechniki Koszańskiej, za wybitną aktywność naukową i uzyskanie finansowania na projekt naukowy pod tytułem Metodyka kompleksowej oceny struktury geometrycznej powierzchni technicznej do realizacji w latach 2024-2026. Pan profesor dr habilitowany inżynier Krzysztof Nadolny za wybitną aktywność naukową, w wyniku której w 2023 roku pan profesor znalazł się w rankingu top 2% najbardziej wpływowych naukowców świata. Proszę panią rektor o wręczenie stosownych wyróżnień. Gratuluję, życzę dalszych sukcesów i szybkiego doktoratu. Panie doktorze, gratuluję, życzę dalszych sukcesów, cieszę się bardzo. Panie profesorze, gratuluję. Życzę wszystkiego dobrego. Przepraszam za dyskut. Bardzo dobry. Jesteśmy do uczelni. Panie profesorze, duma rozwija. Gratulacje. Dalszych sukcesów. Powodzenia w dzisiejszym wykładzie. Pewno czekamy. Panie profesorze, panie dziekanie, gratuluję. I proszę nie odpuszczać w aktywności. Panie profesorze, gratuluję. Życzę dalszych sukcesów. Gratuluję. Proszę dalej tak działać. Panie doktor, życzę szybkiej habilitacji, nie ustawać w działaniach. Tym do działania tak jest. Panie doktorze, gratuluję. Gratulacje, szybkiej habilitacji. Panie profesorze, szybkiej profesury, gratuluję, wszystkiego dobrego. Tak jest, tak na to liczę. Pan profesor też tutaj jest. Tak, 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 w dobrym momencie, ale pan profesor się nie chowa. Tylko tutaj, jeszcze się ściśli. Tak, tu jest dla pana profesora. Panie profesorze, liczę dalej na tą aktywność patentową, taką jaka do tej pory, a nawet większą. No w tym roku do 150. Tak. Gratuluję panie profesorze, jestem dumna. Wszystkiego dobrego, dalszych sukcesów. Gratulacje. Wielkie brawa. Bardzo dziękuję panu rektorowi za poprowadzenie tej części. Państwu gratuluję. Proszę państwa, my mamy drugie takie odznaczenie lidera kształcenia, ale te odznaczenia się trochę różnią. Lider kształcenia jest odznaczeniem starszym i można je dostać tylko raz, a lidera nauki można dostawać co roku. Dlatego serdecznie zachęcam do dalszej aktywności naukowej, tak aby tym liderem być co roku najlepiej. Także dziękuję serdecznie i teraz proszę państwa lider kształcenia i poproszę o poprowadzenie tej części inauguracji pana profesora Krzysztofa Wasilewskiego, prorektora do spraw kształcenia. Pani rektor, Wysoki Senacie, Szanowni Państwo, jeszcze mam emocje związane z immatrykulacją, a to już kolejne ważne wydarzenie. Pani rektor zapowiadała intensyfikację w nowej kadencji, a myślę, że
dzisiejsza uroczystość przekona wszystkich niedowiarków, że tak będzie, bo tempo jest niesamowite. Szanowni Państwo, tak jak pani rektor powiedziała, przystępujemy do wręczenia odznaczeń lidera jakości kształcenia i w tym roku z przyjemnością informuję i proszę o wystąpienie tu na scenę następujące osoby. Pan doktor habilitowany Zbigniew Danielewicz, profesor Politechniki Koszalińskiej, za wyróżniającą postawę i wsparcie w pracach Rady Jakości Kształcenia w kadencji 2020-2024. Pani doktor Aleksandra Gołdyn, za wyróżniającą postawę i wsparcie w pracach na rzecz jakości kształcenia na kierunkach Wydziału Architektury i Wzornictwa. Pan magister inżynier Adam Kędzia, za realizację szkoleń w zakresie systemów informatycznych. Pan doktor inżynier Rafał Wojszczyk, za wyróżniającą opiekę nad dyplomantami i pracami dyplomowymi i popularyzację współpracy międzynarodowej wśród studentów Politechniki Koszalińskiej. Pan magister inżynier Piotr Zmuda-Trzebiatowski, za wyróżniającą postawę i wsparcie w pracach na rzecz jakości kształcenia jako pełnomocnik rektora Politechniki Koszalińskiej do spraw kształcenia zdalnego. Jeszcze dwie osoby otrzymały odznakę, niestety z przyczyn obiektywnych nie mogły być z nami. Dzisiaj jest to pan doktor inżynier Wiesław Alkowiak ze szkoły doktorskiej i pani magister Małgorzata Kieca z działu kształcenia. Jeżeli nas oglądają online, to gorąco gratuluję i pozdrawiam. A teraz proszę panią rektor o wręczenie odznak. Serdecznie dziękuję za zaangażowanie w niełatwą działkę dydaktyczną. Życzę dalszych sukcesów. Proszę bardzo. Pięknie się komponuje ten medal. Gratuluję, dziękuję i cyberbezpieczeństwo działamy tutaj. Dobrze się będzie działo. Cyberbezpieczeństwo też działa? Tak, właśnie. Wszystkiego dobrego. Potrzebujemy kształcenie zdalne. Teraz trochę na Google przejdziemy, ale liczę cały czas na zaangażowanie. Dziękuję. Teraz, proszę Państwa, przystępujemy do wręczenia tytułów Primus Inter Pares studentom i studentkom, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce. Uczyni to prorektor do spraw studenckich, pan profesor Tomasz Królikowski. Proszę o szanowna pani rektor, wysoki senacie, drodzy goście. Bliżej mikrofonu, panie rektorze. Proszę o wystąpienie następujące osoby. Wydział Elektroniki i Informatyki z kierunku Informatyka, pan Bartosz Sokół. Wydział Nauk Ekonomicznych z kierunku Logistyka pani Anna Wzorek. Finanse i Rachunkowość, ten sam wydział pani Aleksandra Zakrzewska. Z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Energetyki z kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji pan Grzegorz Jaworski. Z Wydziału Humanistycznego z kierunku Pedagogika pan Krzysztof Czelatka. Z Europeistyki pan Marek Tomczak. Proszę panią rektor o wręczenie dyplomów Primus Inter Pares. Serdecznie wszystkim gratuluję. Pan rektor, książkę i wiem. Ale już powiedziałem. I bardzo się cieszę. Tak, też pani zostanie z nami, także gratuluję, dziękuję. Po raz kolejny. Pani Anna, ja czekam na przyszły rok, może będzie zarządzanie logistyką. Będzie, także będziemy działać. Gratuluję. Dziękuję bardzo. Z przyszłością, także życzę powodzenia. Tak jest. Pan Krzysztof Czelatka. Gratuluję, życzę powodzenia. Pan Marek Tomczak, gratuluję, życzę powodzenia. Wielkie brawa, proszę Państwa.
Państwa pan rektor zostaje przy mównicy, bo teraz w kolejnej części przedstawi autorów i autorki listów gratulacyjnych, które stale napływają do uczelni. Także tutaj tak poprosiliśmy, żeby nie przedłużać, żeby wymienił z imienia i nazwiska instytucję reprezentującą. Chciałem przeczytać, ale byśmy do 20 musieli zostać, bo jest bardzo panie dużo. Panie rektorze, trzeba bliżej. Drodzy Państwo, zacznę od tych ostatnich, bo one świeżo napłynęły przed samą inauguracją. Także bardzo dziękujemy za list od pani Barbary Grygorcewicz, posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Muszę tu przekładać, bo to naprawdę świeże jest. Od pana posła na Sejm, pana Radosława Lubczyka. Od Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, od pana senatora Rzeczypospolitej Polskiej Stanisława Gawłowskiego. Od naszego zaprzyjaźnionego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, od pana profesora Arkadiusza Permana. Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie od prezesa zarządu Waldemara Miśko i zastępca prezesa zarządu Marcin Zamaro. Wszystko. To były te ostatnie, które dzisiaj dostaliśmy. No i jeszcze około 30 stron następnych. Od rektora Akademii Nauk Stosowanych w Wałczu, doktora Dariusza Skalskiego, profesora Akademii. Od profesora Mirosława Minkina, rektora Uniwersytetu w Siedlcach. Od rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, panią profesor Barbarę Jankowską. Od rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, pana profesora Piotra Jedynaka. Od rektor Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, profesora Piotra Borka. Od rektor Politechniki Opolskiej, profesora Marcina Lorenca. Od rektor Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie, profesora Janusza Kapuśniak. Od rektor Politechniki Białostockiej, panią profesor Martę Kosior-Kacberuk. Od rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, profesora Jerzego Lisa. Od rektor Politechniki Gdańskiej, profesora Krzysztofa Wilde. Od rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, księdza profesora Roberta Tyrała. Od rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, profesora kapitana żeglugi wielkiej Adama Weintrita. Od rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, księdza profesora Ryszarda Czekalskiego. Od rektor Uniwersytetu Bielsko-Bialskiego, profesora Jacka Nowakowskiego. Od prezesa Bałtyckiego Stowarzyszenia Miłośników Historii Perun, Zbigniewa Izraelskiego. Od rektor Politechniki Krakowskiej imienia Tadeusza Kościuszki, profesora Józefa Gawlika, od rektor Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, profesora Bogumiła Kaniewskiego, od rektor Uniwersytetu Warszawskiego, profesora Alojzego Nowaka, od rektor Politechniki Lubelskiej, profesora Zbigniewa Pater, od rektor Uniwersytetu Szczecińskiego, profesora Waldemara Tarczyńskiego, od rektor Politechniki Krakowskiej, profesora Andrzeja Szarata, od rektor Akademii Wojsk Lądowych, generała broni w stanie spoczynku, pana Marka Tomaszyckiego, od komendant rektor Akademii Policji w Szczytnie, pani Agaty Malasińskiej na Górny, od rektor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, pana profesora Leszka Domańskiego, od rektor Politechniki Łódzkiej, profesora Krzysztofa Jóźwika i od Zachodniopomorskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, pana Mirosława Pędę. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję panu rektorowi za odczytanie tych adresów, a wszystkim nadawcom tych pięknych życzeń i gratulacji. Bardzo serdecznie dziękuję również pani rektor Bogumile Kaniewskiej z Uniwersytetu Adama Mickiewicza, która jest szefową Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Pozdrawiamy i bardzo serdecznie dziękujemy. Proszę państwa, tymi gratulacjami dobrnęliśmy właściwie do końca pierwszej części przed wykładem akademickim, który wygłosi dzisiaj pan profesor Grzegorz Bocewicz. Teraz jest czas na wystąpienia i powiem państwu, że z osobami, które do mnie się zgłaszały przed inauguracją, umawialiśmy się trochę warunkowo, czy będą wystąpienia, czy nie. Wśród akademików dominowało podejście, że lepiej nie, stąd przedstawili niektóre listy jeszcze przed inauguracją, ale proszę państwa, teraz jest ta przestrzeń do wystąpień. I tak patrzę po oczach, bo to było tak, jeśli inni będą występować, to my też, ale tutaj i teraz szukam znaków dymnych. Myślę, że to jest nasze ogólne porozumienie. Proszę państwa, wszyscy jak tutaj jesteśmy, wszyscy goście, którzy do nas dotarli, traktuję państwa wszystkich bardzo serdecznie, bardzo pięknie dziękuję za państwa obecność. To jest dla nas obok uroczystości rocznicowych najważniejsze wydarzenie tego typu, gdzie mamy zaszczyt i ogromną radość gościć tak wspaniałe osoby. I już sama państwa obecność jest dla nas największym życzeniem i przejawem serdeczności. Zatem proszę państwa, teraz właściwie przyszło mi ogłosić, że może poproszę państwa o powstanie. Wysoki Senacie, Szanowni Państwo, ogłaszam rok akademicki 2024-2025 w Politechnice Koszalińskiej za otwarty. I brawa. Proszę Państwa o zajęcie miejsc. Przed nami tradycyjny wykład. Mam ustalone z panem profesorem Grzegorzem Bocewiczem, naszym najnowszym profesorem belwederskim, że będzie to wykład, który pokaże pewną syntezę wyników badań pana profesora, ale przedstawiony w sposób taki, żebyśmy mogli zainteresować się tą wyjątkową częścią wiedzy. Bardzo proszę, panie profesorze. Dzień dobry, Szanowni Państwo. Dzisiejszy wykład będzie o problemach. Wykład został podzielony na trzy części. W pierwszej przedstawimy podstawowe pojęcie problemów. Dalej scharakteryzujemy ich podstawowe właściwości, a na samym końcu pokażemy Państwu metody ich rozwiązywania. Jeżeli wszystko dobrze pójdzie, powinniśmy uwinąć się w 20 minut. A więc zaczynamy. Problem. Pojęcie problemu albo słowo problem jest tak powszechne w naszym języku, że właściwie bardzo rzadko zastanawiamy się nad tym, czym ono jest. Tutaj na slajdzie. O, jest. Tutaj na slajdzie, proszę Państwa, macie kilka rzeczy, które powszechnie uznajemy za problem. Na przykład awaria samochodu, pusty portfel, ból głowy, nadchodząca zima i tym podobne. Ale które z tych rzeczy tak naprawdę są problemami? Gdy przyjrzymy się definicji problemu, to zgodnie z definicją, z którą można znaleźć w naukach wspomagania decyzji, żadna z tych rzeczy nie jest problemem. One opisują jedynie stan, w którym się znaleźliśmy i ten stan jest niepożądany. To jest, powszechnie mówiąc, pewien kłopot. A to, że znaleźliśmy się w pewnym stanie, który nam się nie podoba, który jest dla nas uciążliwy, to jeszcze nie oznacza, że mamy problem. To czym w takim właściwie razie jest problem? Aby to Państwu przybliżyć bardziej, szczegółowo posłużmy się jednym z tych pojęć, które są tu na
w chmurze, a właściwie transport arbuzów. Co takiego kłopotliwego jest w transporcie arbuzów? Arbuzy są okrągłe, a to oznacza, że jeżeli zapakujemy je do kontenera, to pomiędzy nimi będzie wolna przestrzeń. Transportując więc arbuzy, transportujemy puste powietrze. Jest to sytuacja w wielu przypadkach bardzo niepożądana, kłopotliwa, czyli właściwie mamy stan niechciany, mamy kłopot. To, czego brakuje, to brakuje celu naszego działania. Taki cel możemy określić przez odpowiednio zdefiniowane pytanie. To pytanie determinuje nam cel. Przykładowo, czy możliwe jest zredukowanie pustej, wolnej przestrzeni kontenera? Mamy więc pytanie, to pytanie determinuje nasz cel. Jak mamy stan niepożądany, czyli kłopot, mamy cel, mamy więc problem. Wiemy, co mamy robić. No i teraz, Japończycy, mądrzy ludzie, wpadli na pomysł, aby tego typu arbuzy hodować w odpowiednich pojemnikach i wyhodowali specjalny gatunek arbuzów w kształcie sześcianów. Nasz problem został rozwiązany. Żeby nie być gołosłownym, tu Państwo możecie zobaczyć zdjęcie z pakowania tego typu arbuzów. Takie arbuzy naprawdę istnieją. No więc, tego typu przykład, może prosty, ale pozwala nam już zdefiniować pojęcie problemu. Kiedy mamy problem? Problem mamy wtedy, kiedy mamy trzy rzeczy. Po pierwsze, dane, czyli ten stan niechciany, w którym się znaleźliśmy oraz wszystkie informacje, ból głowy, nadchodząca zima, pusty portfel, arbuzy, ich kształty, kontener i tym podobne. Drugi element to pytanie, które determinuje nasz cel działania. Czy możliwe jest zredukowanie wolnej przestrzeni tego kontenera? Oraz trzeci element ograniczenia, czyli pewne bariery, które stoją na drodze do osiągnięcia naszego celu. Takimi barierami mogą być na przykład reguły rozmieszczania tych arbuzów w tym kontenerze, na przykład co wolno, a co nie wolno. Te trzy rzeczy, dane, pytanie i ograniczenia, tworzą problem zgodnie z definicją. Ta definicja jest na tyle wygodna, że możemy dokonywać już pewnych klasyfikacji. Jeżeli weźmiemy dwa elementy takie jak dane i ograniczenia, to one razem ze sobą tworzą tak zwany model problemu. I teraz, jeżeli elementy tego modelu są dowolnie podzielne, matematycy mówią, że są one opisane liczbami rzeczywistymi, to taki model nazywamy modelem ciągłym, a nasze arbuzy możemy dowolnie porcjować na dowolnie małe cząstki i układać w tym kontenerze. Jeżeli elementy tego modelu są niepodzielne, czyli opisane liczbami naturalnymi, to taki model nazywamy modelem dyskretnym, tutaj po prawej. No i paradoksalnie problemy o modelach dyskretnych są trudniejsze do rozwiązania. Drugi podział wynika z konstrukcji pytania. Pytań możemy konstruować na wiele różnych sposobów. No i jeżeli te pytanie skonstruujemy w taki sposób, że odpowiedź na nie jest tak albo nie, to taki problem w literaturze nazywamy problemem decyzyjnym. Przykładowo, czy możliwe jest zredukowanie wolnej przestrzeni kontenera? Jakie są możliwe odpowiedzi? Tak, jest możliwe, nie, nie jest możliwe, więc jest to problem decyzyjny. Tak się on nazywa. Kolejny problem to problem, w którym pytanie formułujemy w taki sposób, oho, uciekło, że odpowiedź na to pytanie to jest jakieś rozwiązanie najlepsze względem znanego dla nas kryterium. Taki problem nazywamy problemem optymalizacyjnym i tu jest przykład, jak rozmieścić arbuzy, aby wolna przestrzeń była jak najmniejsza. Czyli w tym przypadku rozwiązaniem najlepszym jest układ arbuzów, który gwarantuje, że ta przestrzeń będzie minimalna. To jest nasze najlepsze rozwiązanie. No i w dalszej części wykładu będziemy się głównie koncentrować na problemach dyskretnych, optymalizacyjnych. No dobrze, jak już wiemy, jak formułować nasze problemy, to możemy teraz zacząć je rozwiązywać. Czym rozwiązujemy problemy? Algorytmami implementowanymi w naszych urządzeniach. I tu pojawia się pierwsze pytanie, czy dla każdego skonstruowanego przez nas problemu istnieje algorytm, metoda, która pozwala go rozwiązać? No, odpowiedź na to pytanie wymagało od badaczy sformułowania twierdzenia matematycznego. I to twierdzenie mówi, że
O ile algorytmów i implementujących je maszyn jest nieskończenie wiele, możemy ich budować w nieograniczoną liczbę, to właściwie jest ich tyle, co liczb naturalnych. Z kolei problemów, które możemy konstruować, również jest nieograniczona liczba, ale jest ich tyle, co liczb rzeczywistych. Co to oznacza? Problemów jest więcej niż maszyn, które możemy zbudować. A co to oznacza dalej? Że muszą istnieć problemy, dla których nie istnieją algorytmy i maszyny, które je rozwiązują. Bądź inaczej, problemy, dla których nie ma rozwiązania. W informatyce zidentyfikowanych zostało kilka takich problemów. I chyba najbardziej znany problem to jest problem o takiej egzotycznej nazwie problem stopu, który sprowadza się do odpowiedzi na pytanie, czy istnieje maszyna, algorytm, który pozwala zweryfikować poprawność dowolnej zadanej przez użytkownika procedury. O tym, że taki algorytm i maszyna nie istnieje, możecie się Państwo przekonać po tym, jak odwiedzicie jakiś urząd i zobaczycie wzajemnie sprzeczne procedury i przepisy. Takie problemy, dla których nie ma algorytmów, nazywamy problemami nierozstrzygalnymi. W tej chmurze oznaczone one zostały czerwonymi punktami. Zostały te niebieskie. Te niebieskie to te, które umiemy już liczyć. Ale niestety tutaj też spotykamy się z bardzo wielkimi trudnościami. I żeby je Państwu przybliżyć, posłużę się kolejnym przykładem. Jest to przykład problemu przepływowego. I w tym problemie dane są dwa stanowiska obsługi, te na górze, 1 i 2, i po lewej stronie trzech klientów. Każdy klient musi przejść przez każde stanowisko w kolejności 1 i 2. Każdy klient przychodzi do urzędu z inną sprawą, dlatego czas jego obsługi jest różny na każdej maszynie. Przykładowo niebieski klient na pierwszej maszynie będzie obsługiwany 30 minut, drugi 20, trzeci 10 na stanowisku, przepraszam. Jakie są zasady? Jeden klient może być przy stanowisku, to jest pierwsza zasada. Druga, stanowisko zostanie zwolnione, kiedy klient może przejść do następnego stanowiska. Na jakie pytanie chcemy znaleźć odpowiedź? Jaka kolejność obsługi tych klientów gwarantuje najkrótszy czas tej obsługi? A więc jest to problem optymalizacyjny. Szukamy rozwiązania najlepszego, najlepszej kolejności obsługi klientów. No to przyjmijmy sobie, że klienci będą obsługiwani w kolejności A, B, C i tutaj na slajdzie pojawił się diagram, który pokazuje, jak ci klienci będą obsługiwani. Diagram czasowy, krótko go omówię. Jak widzicie Państwo, na stanowisku pierwszy najpierw wchodzi klient A, po 30 minucie przechodzi on do stanowiska drugiego, w jego miejsce wchodzi klient B, a potem klient C. Co jest charakterystyczne, to to, że ta kolejność sprawia, że klient C niestety będzie czekał 20 minut na to, żeby wejść na stanowisko 2, bo ono będzie w tym czasie zajęte. Co się stanie, gdy zmienimy kolejność? Aha, 20 minut będzie czekał, a czas obsługi całkowity tych wszystkich trzech klientów to jest 100 minut. Gdy zmienimy kolejność na B, A, C, to okaże się, że ten sam klient będzie już czekał 10 minut, a całkowity czas obsługi wynosi 90 minut. Jest lepiej, ta kolejność jest lepsza. Ale czy najlepsza? O tym tego nie wiemy, dopóki nie sprawdzimy wszystkie pozostałe warianty. W sumie jest ich 6, sprawdziliśmy 2, zostały 4. Gdy sprawdzimy je wszystkie po kolei, okaże się, że najlepszą kolejnością jednak jest kolejność CBA, w której nikt nie czeka, a czas obsługi wszystkich klientów jest 80 minut. Ten przykład ilustruje właściwie najważniejszą cechę problemów optymalizacyjnych. Aby znaleźć rozwiązanie najlepsze, musimy sprawdzić wszystkie możliwe warianty. Wszystkie. A ile tych wariantów w takim razie jest? W naszym przypadku liczba wariantów, które musimy sprawdzić, to liczba permutacji zbioru obsługiwanych klientów i ta liczba jest opisana funkcją silnia. Przyjmijmy sobie, że tych klientów w naszym urzędzie jest więcej, ale do sprawdzenia, wyznaczenia tej najlepszej kolejności jest wykorzystywany komputer. Komputer o mocy obliczeniowej współczesnej konsoli do gier, PlayStation 5. I taka konsola, taki komputer byłby w stanie sprawdzić 10 do 13 wariantów naszych klientów na sekundę. To jest bardzo, bardzo, bardzo dużo. Gdyby jednak liczba klientów
nie była równa 3, ale na przykład po kolei 5, to liczba wariantów do sprawdzenia wynosi 5 silnia, czyli 120. Nasz komputer liczy w czasie poniżej 1 sekundy. Gdyby jednak liczba klientów wzrosła do 20 silnia, mamy do sprawdzenia 10 do 18 wariantów. Nasz komputer musi już pracować 64 godziny, żeby rozwiązać ten problem. No to gdyby liczba klientów wzrosła do 30, mamy 10 do 32 wariantów, a nasz komputer musi pracować 8,4 razy 10 do 11 lat. Dużo. Jak bardzo to jest dużo? Porównajmy to z życiem wszechświata. Jeżeli przyjmiemy, że nasz wszechświat żyje niecałe 14 miliardów lat, to nasz komputer musiałby pracować 60 razy dłużej, żeby rozwiązać ten problem. Co to oznacza? Oznacza to tyle, że w tym momencie nie posiadamy możliwości technologicznych, aby rozwiązywać tego typu problemy. Gdy zilustrujemy to graficznie w postaci takiej funkcji, to okaże się, ta funkcja pokazuje, ile musimy wariantów sprawdzać dla zadanej liczby klientów, to po przekroczeniu pewnej wartości klientów ta funkcja gwałtownie rośnie do góry. To zjawisko nazywamy zjawiskiem eksplozji kombinatorycznej. W pewnym momencie problemy zawierają tyle wariantów do sprawdzenia, że nie umiemy ich sprawdzić. Takie problemy z tym zjawiskiem nazywamy w informatyce problemami trudnymi. Wbrew pozorom na co dzień bardzo często otaczamy się takimi problemami. I tutaj mamy kilka przykładów. Pierwszy problem to jest problem pakowania. Problem, w którym chcemy odpowiedzieć na pytanie, czy zadany zbiór elementów zmieści się w zadanym pojemniku. Problemy te charakteryzuje się bardzo wysoką złożonością obliczeniową. No jeżeli zdarzy wam się państwu taka sytuacja, jak pokazana na slajdzie, że nie będziecie się mogli spakować do własnej walizki, pamiętajcie, to nie jest wasza wina, to jest po prostu taka natura problemu. Kolejny rodzaj problemów to problem planowania zajęć. Nasi planiści godzinami próbują znaleźć, skonstruować plan, który by spełniał wszystkie nasze oczekiwania. Bardzo często jest to w ogóle niemożliwe, na przykład brak okienek tutaj na slajdzie. No i aby o tym się przekonać, niestety muszą sprawdzić wszystkie warianty. Kolejne problemy to planowanie produkcji, problemy planowania przydziału, wyznaczanie tras i trajektorii pojazdów i tym podobne. Wszystkie one mają jedną wspólną cechę. Potrafimy je rozwiązywać, ale dla małej skali problemów. Małej liczby klientów, małych walizek, małych liczby grup. No to czy w takim razie jesteśmy bezradni? I tak, i nie. Okazuje się, że problemy są badane od ponad 80 lat. I gdy przyjrzymy się historii tych badań, to w tym okresie możemy wyróżnić dwa okresy. Pierwszy to czas od lat 40. do 80., gdzie właściwie poznawaliśmy naturę problemów i formułowaliśmy podstawy teoretyczne. Drugi okres to okres od lat 80. do dzisiaj, gdzie nastąpił gwałtowny rozwój metod rozwiązywania problemów trudnych. Czym się inspirujemy? Inspirujemy się głównie naturą, która w wielu przypadkach rozwiązała te problemy przed nami. W naszych algorytmach implementujemy takie mechanizmy jak mechanizmy krzyżowania się genów, mechanizmy żerowania bakterii, mechanizmy echolokacji nietoperzy, czy chociażby algorytmy polowania stadów wilków. O tych algorytmach studenci informatyki będą się uczyć na naszych zajęciach już niebawem. Problemy te charakteryzuje wiele zalet, algorytmy te charakteryzują się naprawdę dobrymi cechami. Mamy wiele zalet, ale te zalety są konsekwencją pewnego kompromisu. Są one przykładowo relatywnie szybkie w stosunku do życia naszego wszechświata, ale ze względu na to, że są losowe, nie gwarantują, że otrzymane rozwiązanie będzie najlepsze. Będą dobre rozwiązania. Z dobrymi parametrami, ale bez gwarancji, że one są najlepsze. Inaczej mówiąc, szybkość tych algorytmów została okupiona jakością otrzymanych rozwiązań. To się działo od lat 80. do dzisiaj, a dzisiaj? Dzisiaj wszyscy patrzą w kierunku obliczeń kwantowych i komputerów kwantowych. I tutaj na slajdzie państwo widzicie kota Schrödingera.
Ten kot Schrödingera jest bohaterem pewnego eksperymentu myślowego, który przedstawia istotę mechaniki kwantowej. W eksperymencie tym kota umieszczamy w pudełku. W pudełku jest trujący gaz. Gaz ma 50% szans, że nam tego kota uśmierci. Zamykamy tego kota do pudełka i nie wiemy, co się zdarzy. Zgodnie z fizyką kwantową, ten kot, póki nie zajrzymy do pudełka, jest w stanie nieokreślonym. Jest jednocześnie żywy i martwy. Jest w dwóch stanach naraz. Fizycy to opisują takimi egzotycznymi równaniami, jak tutaj pod pudełkiem. Koncepcja układu kwantowego, który jest jednocześnie w dwóch stanach naraz, została przeniesiona do informatyki i tutaj pojawiła się koncepcja zbudowania tak zwanego kwantowego bitu, który podobnie jak nasz kod byłby w dwóch stanach logicznych jednocześnie. Jednocześnie w jedynce logicznej, czyli prawdzie, jednocześnie w zerze, czyli fałszu. Taki kwantowy bit nazywany jest powszechnie qubitem. I co nam to daje? Jeżeli byśmy zbudowali komputer, który by się składał z tych qubitów, to załóżmy, gdybyśmy mieli tutaj po lewej stronie komputer, który by składał się z dwóch takich qubitów, to ten komputer byłby jednocześnie w czterech stanach. Każdy qubit po dwa stany, cztery stany mamy w sumie i te cztery stany to jakby komputer w jednej chwili by mógłby analizować te cztery stany jednocześnie. Gdy liczba qubitów zacznie rosnąć, na przykład do 64, to ten komputer będzie mógł być jednocześnie w 10 do 19 stanach. Czyli te 10 do 19 stanów jest jednocześnie analizowanych. Co to oznacza? Że moc obliczeniowa takiego komputera rośnie wykładniczo wraz z kolejnym qubitem. A oznacza to dalej, że po raz pierwszy stoimy przed szansą budowy komputerów, których moc obliczeniowa może w cudzysłowie gonić naszą eksplozję kombinatoryczną. Inaczej mówiąc, będziemy mieli szansę rozwiązywać te problemy trudne wprost. Niestety problemy, właściwie komputery kwantowe, nie jest łatwo zbudować. I tutaj Państwo widzicie, w 2009 roku powstał pierwszy komputer czterokubitowy, a w ubiegłym roku powstał komputer, który zawierał 72 qubity. Firma Google opublikowała taką informację. 72 qubity, czy to dużo? Wydaje się, że tak, ale nie dalej jak miesiąc temu nasi koledzy z Wrocławia opublikowali pracę, w której pokazali, że nasz problem, w którym trzeba znaleźć kolejność najlepszą dla 10 klientów i trzech stanowisk, które analizowaliśmy, wymagałby komputera, który by zawierał 750 qubitów. Czyli jak Państwo widzicie, jeszcze trochę pracy przed nami. Ale wydaje się, że stoimy u progu rewolucji. Ta rewolucja jest przewidziana na 2030 rok. A co się dzieje dzisiaj? To, co wiemy dzisiaj, można podsumować właściwie w postaci następującego diagramu. Potrafimy jasno i klarownie zdefiniować nasze problemy, potrafimy je zidentyfikować. Wiemy, które z nich są rozstrzygalne, nierozstrzygalne, czyli niepoliczalne, czyli te po lewej stronie. I wiemy, które z tych policzalnych są poza naszym zasięgiem, czyli te problemy trudne. Właściwie to, co skutecznie umiemy liczyć, to jest tutaj na dole w prawym rogu zielonym polem oznaczonym jako problemy łatwe. Dzisiaj walka toczy się o te pole z problemami trudnymi. Te zielone pole w prawym dolnym rogu nie jest duże, a to oznacza, że sugeruje, że dopiero jesteśmy na początku swojej drogi i przed nami jeszcze wiele wyzwań i wiele osiągnięć. I właściwie z tego miejsca chciałbym wszystkim studentom życzyć tych osiągnięć, wszystkim tym, którzy rozpoczynają naukę na naszej Politechnice. W trakcie swoich studiów staniecie przed wieloma problemami, tymi trudnymi i tymi łatwymi. I mam nadzieję, że skutecznie będziecie je umieć rozwiązywać. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, panie profesorze, za niezwykle interesujący wykład, inspirujący do przemyśleń i wierzę, że ta inauguracja zapowiada, że będziemy powiększać pole zielone łatwe i ono będzie coraz większe w ramach tej kadencji. Pięknie dziękuję, jeszcze raz gratuluję. Wszystkiego dobrego. Szanowni Państwo, w ten sposób dobiegliśmy do końca naszej uroczystej inauguracji.
uroczystego posiedzenia Senatu Politechniki Koszalińskiej. Zatem poproszę Państwa o powstanie. Powtórzę za Pedrusem. Homo doctus in se semper divitas habet. Człowiek wykształcony zawsze ma w sobie bogactwo. Zamykam uroczyste posiedzenie Senatu Politechniki Koszalińskiej inaugurujące rok akademicki 2024-2025 w naszej uczelni. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję za współuczestniczenie i przeżywanie z nami tych wyjątkowych momentów. Zapraszam wszystkich na poczęstunek tradycyjny, ale w pierwszej kolejności bardzo proszę o wyprowadzenie sztandaru Politechniki Koszalińskiej. Pięknie wszystkim Państwu dziękuję. Zapraszam na poczęstunek i do rozmów. Dziękujemy serdecznie.